Ponownie wracamy do programu Witaj Wielkopolsko. Będziemy teraz rozmawiać o pasji nurkowania. Ze mną Dagny Grodzka-Jurasz, organizator Deomówka. Tak to specjalnie powiedziałam i zaraz zapytam, o co chodzi. Oraz Maciej Jurasz, instruktor nurkowania. O nurkowaniu na początek. Państwo jesteście oboje nurkami. Pan jest instruktorem, pani nurkuje tak hobbystycznie, można powiedzieć. Tak. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęła wasza przygoda? Jak się zaczęła przygoda pana? A skoro mogę zdradzić, jesteście państwo małżeństwem, to czy właśnie to była miłość przez nurkowanie, czy najpierw miłość, potem nurkowanie? No trochę tak to było. U mnie to było najpierw nurkowanie, znaczy zaczęło się ogólnie tak, że mam taki charakter troszeczkę ekstremalny, więc kilka lat ćwiczyłem jakieś karate, jakieś spływy, skoki spadochronowe i różnego rodzaju rzeczy. I kiedyś moja mama powiedziała, że jestem totalnym wariatem, jeszcze tylko pod wodą mnie nie było. 4-5 dni później już byłem po pierwszym kursie i tak ujęła mnie ta społeczność i to, co daje nurkowanie, że odnalazłem tam jakby te wszystkie elementy, których gdzieś tam ekstremalnych szukałem w życiu i tak zostało to nurkowanie. Jak się udało panią Dagnę namówić? Ja się nie musiałam namawiać, akurat studiowałam dość taki kierunek wymagający, bo studiowałam prawo i szukałam dla siebie jakiegoś takiego oddechu troszeczkę, czyli gdzieś, gdzie mogę odnaleźć spokój. I moja koleżanka, która już wcześniej zrobiła kurs u Macieja, namówiła mnie i tam faktycznie znalazłam spokój pod tą wodą. Spokój i miłość, proszę bardzo. No właśnie. Pasja i sport łączy. Tak. Nurkowanie. Mówimy, coraz częściej się mówi sport dla wszystkich, sport rodzinny, choć nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było, bo ja akurat swoje pierwsze uprawnienie robiłem w ramach Ligi Obrony Kraju, czyli takie troszeczkę to podejście było bardziej męskie, resortowe, męskie, wojskowe. Takie to w ogóle taki, wiesz, męski, twardy sport, czarne wszystko, jak mówimy w ogóle tech is black, czyli nurek techniczny to musi być na czarno ubrany. Ale to się zmienia i faktycznie przez ostatnią dekadę szczególnie widzimy taki ukłon ze strony też producentów. Moja żona ma super dobrany skafander z wcięciem w talii. I różowy. Tak jest, dokładnie. I to, co tendencja, o jaką ja jakby staram się tutaj promować, to jest to, że całe rodziny, zapraszam zawsze bardzo serdecznie całe rodziny do uczestnictwa w szkoleniach, w wyjazdach, jako forma wspólnego spędzania czasu i takiego bardzo dużo widzimy takich relacji, które powstają pomiędzy rodzicem a dzieckiem w momencie, kiedy wspólnie realizują taką pasję i jakby wspólnie tą pasję zdobywają i potem ją rozwijają. To jest coś, co jest, uważam, w tych czasach, czyli ta relacja jest bardzo ważna. Nie można zapomnieć, że jest to sport ekstremalny i to właśnie, że dziecko z rodzicem uprawia właśnie taki sport, w którym trzeba być osobą odpowiedzialną i nagle ten rodzic faktycznie ma w czymś rację, coś wie i to jest takie namacalne, bo to się spełnia natychmiast po wejściu do wody, to faktycznie to, co obserwujemy, to jest taka inna troszeczkę więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Tak? Rodzic ma szansę jeszcze na długo dłużej zostać autorytetem. Dokładnie, w tym dzisiejszym świecie, gdzie... Dokładnie tak. Tak, też jest kwestia partnerstwa, ponieważ nurkowanie jest sportem tak, partnerskim. Zawsze w... Dokładnie. Tak. Dokładnie. Wchodzi tak. Się parami. Dokładnie tak. I w tym momencie, jeżeli czy to wchodzi młoda para na życzeństwo, czy to wchodzi ojciec tak, czy matka z dzieckiem, to w tym momencie to partnerstwo między nimi, raz, że mają bardzo fajną relację na powierzchni, to ta relacja również jest bardzo fajna pod wodą. W jakim wieku dzieci mogą już zacząć nurkować? Bo skoro sport rodzinny, no to wiadomo dzieci, ale chyba jednak są jakieś obostrzenia, że tak 5-letni maluch to chyba nie bardzo. Są obostrzenia, te obostrzenia mówią nam, że powinno dziecko mieć 8 lat, czyli w takim przedziale 8 do 10 lat są to nurkowania bardzo płytkie, metr, półtora metra, 2 metry, przede wszystkim zajęcia takie basenowe, jak już. Tu chodzi przede wszystkim o to, że staramy się, żeby ten sport był mega bezpieczny i każdemu instruktorowi i każdej szkole zależy na tym, żeby było mega bezpiecznie i mamy coś takiego, co się nazywa współczynnikami, współczynnik ratio, czyli ilu kursantów może mieć instruktor podczas kursu i tutaj te współczynniki przy okazji dzieci są bardzo zaostrzone. Często są to dwoje dzieci na jednego profesjonalnego instruktora czy też takiego przewodnika podwodnego. Przede wszystkim bezpieczeństwo i jest to sprzęt, sprzęt jest profesjonalny, specjalistyczny, więc zależy nam na tym, żeby to była zabawa, żeby to było też pozytywne,
No i też mamy ten program, u nas my mamy taki program Mini Płetwale. To jest właśnie program dla dzieci i w momencie, kiedy ten program opracowywaliśmy, mamy sami dwójkę dzieci i nasz starszy syn był taką naszą inspiracją, to co jest dla niego ważne i to jak przekazać jemu wiedzę. I tutaj przekazywaliśmy również bardzo dużo wiedzy, przekazujemy dużo wiedzy i dużo zasad bezpieczeństwa. I jednak to, żeby dziecko miało świadomość, że woda to jest żywioł i trzeba mieć do niego respekt. Poprzez zabawę, poprzez to, że dzieciaki oddychają pod tą wodą, wydobywają różne kolorowe rzeczy, mają wyścigi z jajkami pod wodą na basenie, także jest również fenomenalna zabawa. Piękny sport, ale często także, tak może stereotypowo się do tego podchodziło, że trzeba mieć pieniądze, bo tak, raz, że sprzęt, dwa, no jak już oglądać coś pod wodą, no to kolorowe rybki, to trzeba gdzieś wyjechać, no bo co w Polsce, co można zobaczyć w Polsce? Wy trochę odczarowujecie teraz, w ogóle się jakby wskazuje na to, że w polskich wodach też jest wiele rzeczy ciekawych i te polskie wody nie do końca są nieprzejrzyste, brudne i zimne. Tak, no mamy sporo fajnych jezior. Oczywiście no, nie jesteśmy Egiptem czy Chorwacją, więc trzeba tutaj troszeczkę wstrzemięźliwości mieć, ale mamy naprawdę bardzo fajnych kilka jezior, kilka baz. Całkiem daleko nas jest jezioro Insko, gdzie widoczność praktycznie cały rok jest super. W Poznaniu mamy piękne jezioro Kieksz, które tylko w okresie letnim ma tą przejrzystość wody taką niższą. Ale w okresie kwiecień-maj na przykład w tym roku ta przejrzystość sięgała 6 metrów. To jest naprawdę rewelacyjnie. To bardzo dobrze widać pod wodą i mamy pozatapiane różnego rodzaju platformy, czy jakieś łódeczki, czy różnego rodzaju rzeczy, które można po prostu zobaczyć. Jest to też fajna zabawa, fajnie można spędzić czas, gdzie Kieksz jest w ramach miasta Poznania i tam właśnie też będziemy mieli naszą imprezę, więc jest to, jakby unikamy tego, że musimy gdzieś daleko jechać, absorbować sobie cokolwiek. Nie, wystarczy w sobotę o 9 rano sobie wstać, pojechać nad jezioro i o 15 jesteśmy w domu. Sprzęt też można wypożyczyć, nie trzeba od razu go kupować, nie prawda? Trzeba inwestować jakichś potężnych pieniędzy w sprzęt i można go wypożyczyć, to jest koszt rzędu tam, nie 100-120 zł na przykład. No, więc... To jest bardzo ważne i to, co jest również ważne, ja jakby bardzo zwracam też uwagę na mnie, jako że jestem kobietą, że lubię jeździć z dziećmi, to, że na tyle się w Polsce już to rozwinęło, że jest bardzo fajna infrastruktura na powierzchni. Czyli tak jak kiedyś właśnie to, co rozmawialiśmy wcześniej, że jechał facet i on tam jakby niewiele potrzebował, czyli wchodził tylko do jeziora, wychodził, ściągał z siebie, wkładał dres, tak teraz mamy dokładnie. To, co jest super, to mamy przebieralnie, mamy toalety. W wielu bardzo fajnych miejscach w Polsce możemy coś zjeść ciepłego, możemy się schować przed wiatrem. Plażować, jeżeli mamy ochotę potem tak jeszcze, jest. Bo jest infrastruktura. Wszystko się zgadza. W najbliższy wasz piknik, właśnie aby przekonać się, jak wygląda to jezioro Kierskie, to już 26 października. Tak, no i teraz wracam do tego tytułu, bo to ani domówka, ani demówka, tylko właśnie taka hybryda. Tak. Rozszyfrowujemy to. Tak, to była taka, wymyślaliśmy nazwę, ponieważ wpadliśmy na pomysł, że bardzo fajnie będzie zrobić coś w Wielkopolsce. W Wielkopolsce od bardzo długiego okresu czasu nie było żadnej dużej imprezy dla nurków. Nie tylko jakby dla nas, jako dla Centrum Nurkowego Płetwa, ale tylko ogólnie dla społeczności nurkowej. W związku z tym stwierdziliśmy, że pobawimy się trochę słowem. Znajdują się, to jest dwa w jednym. Raz, że to jest demówka, czyli coś, co dla nurków będzie możliwością przetestowania sprzętu nurkowego wielu topowych dystrybutorów i producentów sprzętu nurkowego w Polsce i nie tylko. A dwa, to będzie domówka, czyli właśnie będzie piknik, będzie opcja fantastycznego ogniska, prosiaka, który już teraz mamy zamówionego. Będzie food truck, także też przez cały dzień będzie można sobie coś zjeść. Będzie bardzo fajna zabawa. Tak. Piknik nad jeziorem. Kogo zapraszacie? Oczywiście wszystkich poznaniaków, ale czy to też ma być taki piknik ponad podziałami, że zapraszacie inne szkoły nurkowe? Tak, przede wszystkim na tym nam zależy, żeby zintegrować troszeczkę środowisko właśnie płetwonurków, z tego względu, że w mojej ocenie naszą konkurencją, czyli naszą płetwonurków, są inne sporty, inne dziedziny aktywności i chcielibyśmy, żeby płetwonurkowie z całej Wielkopolski przybyli do nas. Zresztą mamy potwierdzenie, że będą kluby z Leszna, zdaje się nawet z Łodzi ktoś zamierzał przyjechać, także to nie jest tylko format, troszeczkę wyszliśmy poza ten format taki tylko poznański. No i zapraszamy serdecznie właśnie rodziny z dziećmi, a osoby przede wszystkim też nienurkujące. Będzie sporo sprzętu takiego bardzo profesjonalnego, takiego, na którym wojsko nurkuje na przykład. Będą rebridery, czyli dla nurków takich bardziej zaawansowanych, będzie można sobie spróbować zobaczyć. No i samo to, że przyjadą
przedstawiciele firm z całej Polski, przedstawiciele firm, którzy też mają kontrakty z polską armią na przykład, dostarczają im sprzęt. Będzie można uzyskać takie bardzo fachowych informacji w zakresie tego, na czym się nurkuje tak bardzo profesjonalnie, ale też tak bardzo podstawowo, bo chcielibyśmy pokazać właśnie to nurkowanie takim sportem, którym jest, czyli bardzo przystępnym. I osoby, które nie nurkują, jeśli przyjdą na ten piknik, czy będą mogły, miały możliwość zejścia pod wodę z instruktorem? Dokładnie tak, i to promujemy, i to proponujemy, czyli oferujemy, żeby podczas tego całego dnia będzie dostępny instruktor. Obowiązują oczywiście zapisy, ponieważ chcemy mieć to wszystko uregulowane. Będzie możliwość zanurkowania w Jeziorze Kierskim, to się nazywa wtedy intro. Oczywiście są pewne wymagania formalne, które będzie trzeba na miejscu i spełnić, i się z nimi zapoznać, ale tak, dokładnie będzie można to zrobić. Czy wiemy, ile stopni ma woda w Jeziorze Kierskim? No, regularnie co tydzień spada o stopień, można powiedzieć, ale powinno to być jeszcze w okolicach 100 stopni, więc myślę, że uda się termicznie przetrwać. Mamy oczywiście specjalne skafandry, które nam pomagają w tym, żebyśmy mogli w tej wodzie być dłużej. No tak, tylko że w tym momencie, akurat w tym okresie będzie też tak, że ta temperatura powietrza i temperatura wody będzie bardzo podobna, więc to nie będzie takie szokujące dla organizmu. Mamy obietnicę, że lato będzie do nas wracało, także myślę, że ten 26 października, sobota, to będzie bardzo dobry dzień na takie piknikowanie nad jeziorem, czyli demówka w Chybach. Dziękujemy pięknie za spotkanie i zapraszamy, aby się zjawić u was na waszym pikniku. A my już teraz przenosimy się do Jana Bilerta i ponownie przegląd portali internetowych.